Siemanko, kochane gamonie, witam w kolejnym odcinku Bajonety. Dawno nie grałem i okazuje się, że jesteśmy na statku powietrznym. Totalnie zapomniałem, że w połowie rozdziału żeśmy zakończyli i trochę nie pamiętam, gdzie mam iść, ale zaraz sobie poradzimy. Aha. Kurwa. Zaraz sobie przypomnimy, gdzie mamy iść. Chyba nie tu, stąd chyba przyszliśmy. Cholera, powinienem oglądać. Szczególnie jak coś w połowie kończę, powinienem oglądać rzeczy. Nie. Dobra. Czyli możemy założyć spokojnie, że tu powinniśmy iść. Ja pierdolę po prostu. O co tu chodzi? Dlaczego ta kamera działa jak gówno tutaj? Może w drugą stronę? Okej. Dobra. Why so glum? Something troubling you? Only your constant fretting over my state of affairs. I've no time to play games with you. Trochę się doświetlimy, żeby wyglądać bardziej profesjonalnie. It's clear. You're worried for the girl. Kurwa, świetne, piękne walki. Dobra, walka nie jest zła. Co najmniej dwa razy cię pokonywałem. You're absolutely delusional. If I leave her, he'll never shut up about it. And his whining is twice as irritating as anything the child could muster. Dobra. What about you? What are you hiding? Correct me if I'm wrong, but I think these might mean something to you. I've no need for worthless junk. Jak zwykle, ktoś nam popsuł zabawę. Your little friend is gone.
Ooh. Fill them. Fill your eyes with hatred. Accept your violent fate. Accept it and earn the left eye. Prove you deserve it. Co na nas próbuje sprowokować? Kurwa. Cioteczkę tutaj napierdalamy. Dobrze, ja wiem, że jesteś naszą siostrą, koleżanką i w ogóle jesteś zajebista, ale musisz dostać w pierdol teraz. Chodź tu. Not yet. She isn't ready. Okay. Whoa. Przepraszam bardzo, ale dokąd? O kurwa. To dokąd ja mam iść? Boberski unikanie zagrożeń. Wpierdolmy się. Dobra, wyleczmy się, kurwa, bo... Świetnie się ogląda, jak się wie, że to jest ona, nie? Genialne porównanie. Wow. Kurwa, ale... Wypierdalać od córki, kurwa!
Podnosimy Cerezę i idziemy dalej. Kurwa, zginiecie, anielskie. Dobra, nieważne. Idziemy po córeczkę. O, trochę przeźroczyści jesteśmy. Idziemy po córkę i wypierdalamy z tego. Przepraszam bardzo. Kurwa. Dziękuję. Idziemy po Cerezę. Ty tutaj kurwa nie rzucaj, tylko musimy z córką spierdalać. Cóż za patetyczne. Księżyc zachodzi. Naprawdę? Pół śmierci mieliśmy. Użyliśmy dwa razy potki. Nie pamiętam, ile chapterów ma Bajoneta na... O, moje ulubione. Kurwa, sprawdzam to za każdym razem i za każdym razem nie pamiętam. Dobra. Go. Kurwa. Tak to jest, jak Boberski na power robi. No i co, nie kupię sobie nawet jednej potki za to. Ja się na początku zastanawiałem, dlaczego te podki są takie ważne, bo one omijają limit. Można mieć jedną podkę dużą i trzy podki małe. Chyba, że zdobędziesz coś albo kupisz tutaj, wtedy... Dobra, jak zwykle zrobimy sobie... Albo jak się skraftuje, to też podki omijają limit. Okej, jej, dobra. No to co, idziemy kolejny. Nie wiem, ile jeszcze odcinków Bajonety zostało. Kurwa, co będzie po Bajonecie? Może se finala wezmę. Taka scenka, dobra. Jebnie. Powinienem wiedzieć dokładnie, bo z tego co zauważyłem tutaj, to są klasy aniołów z mitologii katolickiej, więc może nie wszystkie. I'd much rather hear it straight from your boss. Wouldn't
The witch hunts. Rest and peace. In some of them are too far. Who play Iodon Poison? Full fire to Volti. Who are on the Andy? Galadon. Who are on the Kaosko? To jest zajebista. Dawaj. Co tu się dzieje? Pływający skurwysyn. Chodź tu. Trochę po mordzie musisz dostać. Jezu! Niektóre te walki są fatalne. Kolejny ryjci rozwaliliśmy. Jebany rekin po prostu. Święte nóżki tu trzeba rozdupić. Człowiek się ponosi, nawet nie może podrapać. Kurwa. Nie, czy to... A, tu jeszcze jest święta morda, dobra. Tego pana już widzieliśmy w trójce. Coś zjebałem, jak widzę. Dobra. Musimy znaleźć tą świętą nóżkę. Jest. Okej. Kurwa. I znowu mi się nie udało. Nie do końca rozumiem, co mam tutaj zrobić i to jest strasznie wkurwiające. Okej.
kurwa, no! Ja pierdolę! Będę kurwa 10 godzin na tym spędzę, bo... Dobra. Nie, nie, nie czaję. Totalnie kurwa nie czaję. Okej. Co ja muszę tu zrobić? Okej, muszę go doprowadzić do tego pająka, tak? To będzie strasznie nudny odcinek. Okej. Boberski, kurwa. Do nogi! Teraz tą mordę trzeba. Aż mi się ręce pocą. No ja po prostu... Ja po prostu jestem kurwa za wolny na to, nie? Kurwa i znowu, o Jezu. Kurwa.
To jest główna frustracja tych gier. Dobra, spokój! To nie jest aż takie skomplikowane, to po prostu ja jestem pizda. Przynajmniej temu schodzi jakieś kurwa życie, cokolwiek. No. Okej. Okay. Czemu za pierwszym razem mi wyszła, za drugim nie? Nie mam kurwa pojęcia. Chodź tu. Tylko mi nie spierdalaj nigdzie. Chodź tu, kurwo. Danielski szmatławcu. Świetnie. Udało się. Nadal nie rozumiem, czemu mi się raz udaje, a raz nie. Jakby w moim odczuciu robię totalnie to samo za każdym razem i nie czaję, dlaczego. A, dostaliśmy save'a, to całkiem nieźle. No gdzie mnie tu jeść, kurwa, próbujesz? Kurwa. Nie wiem, po co się kurwa krzywię. Dobra, pięć ma to. To jest boss, który mi zajął najwięcej czasu, bo... Chodź tu. Cześć. 29 minut. Za te wszystkie bóle giń, kurwo.
have no idea why you would want this stone. It would look absolutely terrible on you. Much too flashy. No, teraz się dowiadujemy, że tak naprawdę chodzi o nią. Anioły w piekle to muszą mieć strasznie przejebane, nie? Welcome aboard, Cheshire. Oh, fucking hell! Mommy! I told you I'd be right back. Shouldn't you be, you know, flying this thing? I'm a bit occupied at the moment. Well, so much for the subtle approach. We might as well have speakers on this thing blaring Ride of the Fucking Valkyries. Come now, we're VIPs. You know, nothing says you've made it in life like a private helicopter. Then welcome aboard Air Luca, flight 001. This is your captain, Luca, speaking. Fasten your safety belts, as this may be a bumpy flight. Kurwa, mam nadzieję, że nie będziemy sterować. Nie. 13, dobra. Trzydzieści dwie minuty. To myślę, że możemy sobie jeszcze iść kawałek. Nie do końca rozumiem, dlaczego czasami... Kurwa! Mam dosyć was. Dobra, jedziemy jeszcze kawałek. Zobaczymy. Czy jestem w stanie w bramach piekieł kupić, czy w ogóle cokolwiek. Hey, check this out. What are you buying? Heard that in a game once. Świetnie. Kurwa mać, dlaczego to nie jest przedomyślnie na opcję buy? Ile tego mamy? Dlaczego by nie? Zasejwujemy sobie. Okej, dobra, już idziemy stąd. I startujemy. Cały czas mi się mylą przyciski, jak się po prostu cały czas gra na innej konfiguracji. You're really not going to like what comes next. I hope you know that. Don't tell me. Air Cheshire has awful in-flight entertainment and horrendous food. Think about it. Those things that downed the jet aren't just going to let us land on their island. You think we can just say, hey, we're here, and they'll bring us a cake? Things look good from up here.
But the further down you go, the harder it is to not notice the reality. I'm looking. Horn dog. What the fuck? Oh, fuck me. Święta rakieta. Urocza Galaga. Kurwa trochę. Ja pierdolę! Dlaczego sterowanie jest kurwa odwrócone? Kurwa, rakieta typu Święta Teresa. Coraz bliżej. Nie ma to jak ponapierdalać na świętej rakiecie. Uuu, co jest? Too low, too low, too low, too low, too low, too low. Ale zaraz kurwa zginiesz. Too low, too low, too low. Chodź tu. Samonaprowadzające się rakiety. Świetnie. Święte miasto Vigrid. Ma więcej uzbrojeń niż kurwa całe NATO razem wzięte. Powalczmy. Gdzie jest Sereza? Ja jebę, ale się kurwa kręci to. Nic, kurwa, nie widzę, jak daszuje. Jej! Nie przejmuj się.
Przy tych wystarczy się w dobrym miejscu ustawić i... O! Zmiana! Yeah! Jecha! Nie ma krzyczenia! Co to, rakiety mi się skończyły? No niedobrze. Pomijam, że kurwa ja lecę na jednej. To sterowanie jest masakryczne. Chodźcie. Ciocia Cereza. Spuści wam w pierdol. Możecie tak łaskawie wypierdalać, dziękuję. To jest twoja stara, leci na obiad. Twoja stara usłyszała, że jest promocja w biedrze. Dowcipy z twoją starą są zawsze. O Jezu, znowu jakiegoś skurwiela wielkiego mamy? Chodź tu. Kurwa, teraz trzech jest. Jebane. Pokręcimy się, żeby wam się dobrze żygało, patrząc na to. Sterowanie jest zjebane. Dlaczego to jest kurwa odwrócone? No coraz bliżej jesteśmy.
prostu wszystkie anioły muszą, kurwa, teraz tutaj być. Niebo wysłało absolutnie każdego skurwiela, którego tylko mogło. To nawet papież nie ma takiej ochrony, co jedno głupie miasto. Może traciłbym mniej życia, jakby, kurwa, to wszystko nie było odwrócone. Albo ja narzekam. Jej. Jakie piękne, święte miasto. Mamy jej wspomnienia pomieszane z rzeczywistością. Also my enemy, be it witch or sage. The Lumen Sages. They were our counterbalance as overseers. Between us, there was a law that was never to be broken. It stated that the intersection of light and dark would bring calamity to this earth. Ona gada, odpalając rakiety. Rozumiecie to? The disaster this caused sent the clans into a spiral of chaos. That continues to be felt to this day. You, the half-breed of light and dark, are at the center of that chaos. Allowing you to continue to exist is a danger that cannot be accepted. Wow. When the eyes of the world are within our grasp, will be awakened. That's why the left eye, our treasured left eye, will never fall into the hands of another. Czwarty raz chcesz wpierdol? The left eye, our treasured left eye, will never fall into the hands of another. Bayonetta, it is time that this is brought to an end. Mm-hmm. That you are brought to an end. You did it. It is our charge as witches to protect the treasures of the clan by any means necessary,
even if it means burning every inch of this island to a crisp. I'm really beginning to hate missiles. You know, I have no idea what the hell you girls got going on here. But you don't mind if I take this off your hands, do you? Get in, Cerecita. Mommy. Mommy. Uśmiech. Kurwa, ta to ma coraz więcej pasków życia po prostu. Ło. O nie! Umbra Witch, Jane... Jean, przepraszam. Aha, dobra. Jak zwykle nie ogarnąłem. Jedziemy dalej. Remains cast. Nie powiem, czasami wkurwiają mnie te rzeczy ze względu na to, że nie wiem, co robię źle. Janina. Sugeruję. Fuck. Okej. Okay. The Shadow Remains Cast. Znowu. Po prostu człowiek bez refleksu. O nie! Ja pierdolę. Die, bitch! Cerecita. Durne słowa na dziś.
Pragnę powiedzieć, że walczymy na wielkiej kurwa rakiecie, nie? Zrozumcie absurd tej sytuacji. Wiedźma Ambra. Nie wiem, po co to mówię. Kurwa, gdzie jesteś, Janina? Jeszcze chwila. Poza tym Cereza nie mogła zginąć, bo wtedy ty byś przestała istnieć. Więc Luka ją pewnie tam... Okej. Okay. Fuck. To się nazywa. Now it's decided. So it is. The fear is still not gone from your eyes. Now, you've accepted your fate. That is how you bested me. That... Już, to jest czwarty raz, kiedy spuszczamy ci w pierdol, więc... That is why you possess the left eye. We fought for this stone. And because of it, everyone died. That gem brings back so many memories. That is why the left eye, our treasured left eye, will never fall into the hands of another. I will not stand for the wild ambition of a treacherous Lumen sage. Age-old balance. Your path ends here. Do not fear your fate. Stand, Theresa. In the innocence of our childhood. We used to play together, as friends. But as time passed, perhaps even my eyes were clouded with fear. We were. Do not fear your fate. Stand, Theresa. Stand and open your eyes. Sean.
Hey. Is it over? What? It's not like you don't scare the shit out of me all the time. Cereza. I don't know whether to shoot you or to take you to Vegas for good luck, Cheshire. Give me more credit than that. If you must know where L-U-K-A Luca is concerned, there's no such thing as luck. Only skill. No tak. Zajebiste. You didn't expect me to trust bitches. I mean, witches, did you, Bayonetta? How's the little one? Out like a light. But okay, other than that. What about you? You really think I'm gonna let myself be seen in public with a girl looking all beat up like that? Ooh. I look dreadful, do I? Huh? You'll have to learn to wipe that stupid look off your face, or I'll never let you keep chasing me around this world. Got that? Luca? Oh. Now that's more like it. Dlatego lubi lizaki, nie? Trochę wpierdol dostałem, ale trudno. Więc, jak to mawiają, dzięki wielkie za oglądanie. Bardzo fajny odcinek nam wyszedł, chociaż kurwa derpiłem zdecydowanie za dużą ilość razy. Mam nadzieję, że się podoba. Trochę kurde już tej historii nie pamiętam, bardzo dawno w to grałem. Ale wracają do mnie pewne takie konkretne momenty, akurat nie ten, ale ogólnie wraca do mnie. Więc dzięki wielkie za oglądanie. Jeszcze raz zostawcie suba, dzwoneczek, kliknijcie podziękowanie pod filmem. Jeżeli interesuje was więcej Bajonety, to macie wcześniejsze odcinki Bajonety 1 oraz Bajonety 2 i Bajonety 3. Niedługo skończymy to, będziecie mogli całą trylogię sobie zobaczyć od początku do końca, bo my graliśmy od końca do początku. Dołączcie jako patroni, zostawcie lajka, komentarz. To wszystkie rzeczy, wy wiecie o co chodzi. I do zobaczenia za tydzień, gdzie będziemy robić dalej inne fajne rzeczy. I nie pamiętam, ile jeszcze chapterów zostało. Sprawdzę to, ja to sprawdzę po tym nagraniu i oczywiście kurwa zapomnę jak zwykle, więc na razie, do zobaczenia, cześć.